Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich kolejnego dnia. Właśnie dostałem wiadomość, z jakiej ja mam oczy. Ale dopiero się przebudziłem, dostałem wiadomość od spedytora. Że muszę wrócić na Świecko. Nie żartuję. Nie, to nie jest żart. Naprawdę muszę wrócić na Świecko. Pytałem się wczoraj, jak... W sumie to dwa razy się pytałem. Najpierw jak byłem w domu, a co z odprawą? Zdalnie. Okej. Później udałem, że niby nie pytałem i na załadunku też dopytałem. Napisałem do niego: a co z dokumentami celnymi? Jeśli nie dostaniesz na załadunku, to zdalnie. Okej. I teraz zdalnie będę wracał na Świecko. Takie buty. Normalnie zdalnie wracam na Świecko. Ale jest pogoda, proszę państwa, coś pięknego. No i w tej pogodzie będziemy wracać na Świecko. Nie żartuję. Jestem na Misiandorfie. Ale jeszcze się cieszyłem. O, jestem już tutaj. To blisko do portu, 2 razy po 4,5. Z zapasem. No i taki mam zapas, że muszę wrócić jeszcze na Świecko. Kuźwa. No ale nic, no co zrobisz. Trzeba to trzeba. Zobaczcie, wczoraj stanąłem i zrobiłem wczoraj równo 700 km. Nieźle. Równiusieńko. A tutaj pauza. Taka nierówniusieńka, bo wyszła 9.04. Kraj rozpoczęcia. Niemcy. Tak. Można jechać. No to wracamy na Świecko. 122 km. Na odprawę. Normalnie, na cyrku. Mamy cyrk. Z zaliczenia. W trasie. No. Taka sytuacja. To nie jest żart. To nie jest żart na potrzebę tego filmu. Po prostu jedziemy na Świecko. Ale jak trzeba, to trzeba, nie? Na szczęście chyba nawrotka nie jest zbyt daleko. Zaraz gdzieś tutaj zawrócimy i prosto w stronę Polski. Tak szybko jeszcze nigdy nie wracałem do Polski po przekroczeniu granicy. Pierwszy raz coś takiego mi się przydarzyło. No ale co? Ja pytałem. I na nawet na załadunku pytałem, tam gdzie wydajecie jakieś dokumenty celne? Nie, my nie. To wszystko jest gdzieś przez jakiś program, coś. Ona nie wie. Dostanie pan. Okej. Nie dostałem. Tutaj na parkingu to niewiele ciężarówek w ogóle wyjechało. Wszyscy stoją, weekendują. Sobota w końcu, nie? 2 kilometry do zawrotki, czyli blisko. Najbliższe skrzyżowanie i tutaj na nim zawrócimy, żeby jechać w tamtą stronę. Tamtym pasem. No. Tak będzie. Proszę państwa, znany widok z Wężka do Niemiec. Tutaj nie ma z Wężki do Polski. Swobodny przejazd, można tak powiedzieć.
za kilometr granica. No i jestem z powrotem. Szybki powrót do Polski. No. W ogóle mam taki plan, żeby w ogóle nie wjeżdżać na cyrk, tylko stanąć na Shellu. Tam, stamtąd szybko... O, co to tak zwolniło. Stamtąd szybko polecieć na odprawę, wziąć te dokumenty, wrócić z powrotem, wziąć sobie kawę i dopiero jechać. A ewentualnie wstawić ciężarówkę na myjnię. Niech sobie myją. No, to też dobry plan. I podczas mycia pójść odprawić dokumenty. Zobaczymy. Jak będzie, nie będzie kolejki do myjni, to jadę na myjnię. A jeśli będzie kolejka na myjnię, bo nie chce mi się za bardzo czekać, to po prostu bez mycia pojadę na parking, tam zostawię ciężarówkę, przejdę się kawałek i odprawię te dokumenty. No, jaki mam plan. Ktoś mi tam pisał ostatnio, że jeśli odprawiam dokumenty, to oni podbijają jakieś tam ten i że niby z tym podbitym nie płaci się, nie? Ale to jest chyba w przypadku, kiedy zamykasz tę jedynkę, czyli przyjeżdżasz przykładowo z Anglii, tutaj, masz tutaj zamknięcie tej jedynki i wtedy faktycznie może nie ten... No, nie robi się tego jakby tej opłaty za parking, nie? Ale w innym wypadku chyba nie ma innej opcji. I Polska, proszę Państwa, jesteśmy w Polsce. Taka sytuacja. Jeszcze takiego szybkiego powrotu nie miałem, naprawdę. Jeszcze mi się tak nie zdarzyło, żebym wyjechał do Niemiec i już na drugi dzień był z powrotem. W sumie to tego samego dnia, bo ja tu tutaj byłem w nocy, nie? Kurde, 13 godzina. Kto by się spodziewał mojej wizyty na Świecku? No nikt, nikt, proszę Państwa, nikt by się nie spodziewał. Sam jestem w szoku. Sam jestem w szoku. No ale nic, kurde. Nic nie poradzisz. Hopie, nic nie poradzisz. No i tak jak mówiłem, spróbuję zrobić tak, że wjadę na tego Shella, albo na myjnie jest kolejka. Na Shella stanę sobie tam na parkingu na chwilę, polecę szybko na drugą stronę z dokumentami, zrobię odprawę i tyle. Taki jest plan. Dokumenty odprawione. Trzeba iść na kawę. Ale spytałem o to, o czym rozmawialiśmy chwilę temu, odnośnie tego podbijania biletu tutaj, to parking darmowy jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie tutaj kontrolę. Jak nie macie kontroli, płacicie za parking. 100% potwierdzone info. Także takie potwierdzone info, jakbyście chcieli. 15 minut jest darmowe, także jeśli wyrobicie się w 15 minut, to nie płacicie. Dzisiaj nie wyrobicie w 15 minut, 35 zeta poszło. Nawigacja przelicza kilometry. No ale co? Wyjeżdżam. Jedziemy w stronę Hołek van Holland. Dokumenty odprawione. Kawa kupiona. Tak blisko stanął, że ciężko wyjechać. Przynajmniej lusterka nie zdjął. Dobra, udało się wyjechać. No, także wszystko poogarniane. Generalnie 790 km. No, na pewno w porcie nie będziemy stać. To już możemy zapomnieć od razu. Znaczy się w sensie dzisiaj. Jutro pewnie tak. Ale dzisiaj szans brak. No, a ze wszystkim zeszło mi się 20 minut. Przed nami korek na granicy. Także wczoraj chciałem uniknąć, a dzisiaj jest jak jest. Kurde, wiecie co to zawiodło? To zawiodła komunikacja.
No wiadomo, że te ładunki są pewnie gdzieś tam brane z kolejnej ręki, podejrzewam, albo czy w jakiś taki dziwny sposób. Znaczy dziwny, no normalny z giełdy, nie? Nie jest to nasz regularny klient, więc podejrzewam po prostu, że to z giełdy jakiś tam ładunek. I ja wczoraj pytałem o to spedytora. I gdyby spedytor pewnie zapytał w tamtej firmie, może tam, wiecie, to nie chodzi o to, że mój spedytor zawiódł, bo może zapytał, ale może to jest ładunek z którejś ręki i gdzieś tam coś zawiodło. I to jest zawsze problem z komunikacją. Gdyby komunikacja działała, kurde, bylibyśmy dzisiaj już w drodze dużo dalej. Może bym dojeżdżał, nie wiem, gdzie bym dojeżdżał. Magdeburg to by był na pewno już. A teraz jestem w Polsce, nie? I jakby mi to, wiecie, nie mam płacone ani z kilometra, ani ten, ale po prostu, wiecie, taka typowa sprawność pracy, tak? O, tu koleżanka sobie pracuje, no ciekawe, czy ma sprawną pracę. Wydaje mi się, że może być różnie. No, ale mam nadzieję, że wiecie mi, o co chodzi, nie? Jak, bo w pracy to też trzeba mimo wszystko mieć poukładane wszystko. Takie różne rzeczy, nie? Jak idzie wszystko sprawnie, to nawet ta praca jest o wiele lepsza. No, dobra, kolego, wyjeżdżę, bo widzę, że się czaisz, ale jak cię busiarz zdejmie, to będziesz miał nieciekawie, nie? Busiarz widział, dobra. No, jak wszystko idzie zgodnie z planem i ta praca się układa, to i mi się po prostu przyjemniej pracuje. Ja lubię czerpać korzyści nie takie też materialne, ale takie, wiecie, idzie wszystko dobrze, tak, człowiek zadowolony, uśmiechnięty i tak dalej. Wiele wszystko jest sprawniejsze. A teraz, no widzicie, musiałem, kurde, wracać z Berlina, za Berlinem, bo to znaczy, to było już praktycznie na dwójce, nie? Mieszendorf to już jest ostatni gwizdek przed dwójką. No i co, musiałem tutaj wracać, bo coś zawiodło i... No i co? No i tyle, no. To nie było sprawne. Sprawnie było, gdybym wczoraj tą wiadomość dostał. Słuchaj, trzeba odprawić dokument. Tu jest kod, pyk, idziesz, odbierasz. To trwa 10 minut, 15. I wyjeżdżasz. Jedziesz dalej, nie? A dlaczego ja dzisiaj nie wjechałem tam na ten parking? Bo myślałem, że w dzień będzie dłużej. Może, wiecie, ktoś mi się trafi w kolejce i tak dalej, ale jednak no sobota, nie? To też... Jakby to była w nocy, tak jak wczoraj przyjechałem, to bym tam walił spokojnie, normalnie, bez problemu. No ale nic. Świat się nie kończy, nie wali. Jak widzicie, też nie ma tutaj korka, no to jak tu nie stoję, to znaczy, że jest dobrze, nie? To już tam tej zwężki kawałek i przeżyjemy. A tutaj... Uchodźca? Szok. No w każdym bądź razie nie był to... No nie wiem, kto to był. Ciemny kolor skóry. Dziwne. No i jeszcze stał. Już znowu na dziesiątce. Przed Mieszendorfem. Także dojeżdżam do miejsca, w którym się pauzowałem. No, ja jeszcze chyba za szybą mam... numerek z tamtej trasy. Ciekawe, jaki teraz dostanę. Wcześniej miałem trójkę. Ciekawe, co teraz będzie. Nie spodziewałem się kompletnie, że w tym filmie powiem: a na tym parkingu staliśmy dzisiaj w nocy. Za 2 km jest parking Mieszendorf, na którym stałem dzisiaj w nocy. No. A tu jeszcze godzina 11 minut. I trzeba będzie robić pauzę. Krótką, bo krótką, ale trzeba będzie zrobić, czyli no pojadę po prostu na kolejny parking, nie będę zjeżdżał na ten tutaj, tylko pojadę na kolejny, tam za 60 km jest taki parking, to na niego pojadę. Ale no co, mijam parking, na którym stałem dzisiaj w nocy. Bardzo rzadko się to zdarza, żebym mijał parking, na którym stałem w nocy. Wiecie, tego samego dnia, nie? Coś pięknego. Coś pięknego. Mnie tak nie pozwalaj sobie.
No, tu jest zjazd na ten parking. Kolejny 56 km, ale to już na dwójce i na nim zrobimy pauzę. Dobra, proszę Państwa, a tutaj mamy parking, na którym się nie spodziewałem, że w tej trasie będę stał. Stojąc na Mischendorfie, myślałem, że tutaj to już tylko przelecę obok i w sumie tak miało być, ale niestety sytuacje skomplikowały się, jak widać, albo nie widać, a za chwilę zobaczycie. Zjeżdżam, bo trzeba zrobić pauzę. 32 minuty w Tahoe, mógłbym dalej jechać, ale dalej tak za bardzo nie jest. Tam jakiś dzikus za 12 km, ale zjedziemy tutaj. Będzie cywilizowana toaleta. Ej, za 23 coś jest, ale też chyba dzikus. Dobra, zjeżdżamy tutaj. Co ja się będę, wiecie, wysilał bardziej. Akurat się fotoradar ominie. A co? Chyba dobry plan. Ale wszyscy cisną, nie zwalniają. Ciekawe, czy ten fotoradar stoi, czy nie. Może zaparkuję na końcu parkingu i będę widział, czy robi zdjęcia, czy nie. Cyk, cyk, cyk. Ale ruch turystyczny jest, powiem Wam. I motocykliści, i kamperowicze, i tego typu rzeczy. Ludzie osobówkami, widzę, te mają namioty dachowe. O, tu jakie sprzęty stoją, zobaczcie. Opancerzone. Na parkingu, jak widać, sporo wolnych miejsc. Jest gdzie parkować. To chyba dobrze, nie? Stanę sobie tutaj i wykręcę tutaj pauzę. A fotoradar jest. I ciekawe, czy cyka zdjęcia, czy nie cyka. Raczej cyka. Zaraz zobaczymy, o, tamten zapierdziela szybko. Może mu zrobić zdjęcie? Nie. Dobra. Czekamy na ciężarówki. Ruch ciężarówek nie jest zbyt duży w sobotę. No ale może zaraz zobaczymy. Jakiegoś cwaniaczka. No i mamy pierwszych dwóch śmiałków. Jeden ten właśnie pierwszy wyprzedzał, ale zwolnił i chyba nie dostanie mandatu. Nie dostanie mandatu. Zwolnił. Drugi też za nim. Ten też zwolnił. No. Ale wiecie co? No bo on już tutaj długo stoi, nie? Ten fotoradar tutaj już trochę stoi. I czasami jest tak, że on znika. I jak się pojawia, to jak się pojawi, to cisną tutaj zdjęcia równo. Cysterniarz też zwolnił. Boi się zdjęcia. Solówkarz też zwolnił. Busiarz jedzie, ale busiarzy to chyba nie dotyczy. Bo to powyżej 7,5 tony. Ale kolega z Mana dopierdziela. Zobaczymy, czy zdąży wyhamować. Albo nie widziałem, albo nie zrobiło mu zdjęcia. Co ja w ogóle robię? Kurde, obserwuję, czy komuś robią zdjęcia, nie? Nieźle. Holender zwolnił. Zdążył, wyhamował elegancko. Fordzik, zdążysz? Zdążył. Fotoradar działa, bo przed chwilą widziałem, nie zdążyłem nagrać, przejeżdża Girteka i na pełnej bombie. Błysnęło na czerwono.
Oczywiście, żebyście sobie nie pomyśleli, że ja się teraz nabijam z czegoś nieszczęścia, bo te mandaty to nie jest nic przyjemnego. I w sumie, ale będzie fota jak nic. A jak poszło? Pojechał Niemiec ciężarówką, dostał mandat. To nie jest tak, że ja się jakoś nabijam z tego. Po prostu jakoś tak. Trzeba tu zwalniać po prostu. Bo wiecie co, ja też... Tutaj jest 3 pasy ruchu. Jest zrobione... O mega pilzno, zwolnij! Zwolnij, dobra, widzi. Tu są 3 pasy, nie? Normalny ruch. Zrobili 60 dla ciężarówek i postawili fotoradar. Przecież to jest... No jak to wygląda? Sami powiedzcie, nie? Jak to wygląda? Tak w oczach zwykłego O, i drugi też chyba dostanie. Litwin. Poszedł. Fota, jak mi... O Jezu, i następny też. Dauenbeck. Dauenbeck. Też dostał. Powiedzcie sami, nie? 3 pasy, normalna autostrada, nie? I postawili 60 dla ciężarówek. I fotoradar. Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, po co to jest zrobione? Bo ja za bardzo nie kumam. Oj, Skanio! Na białostockich blachach. Zwolnił. Zdążył. Volvo wydaje się, że zapierdziela, ale chyba zwolni. Zdążył. Mercedes. Dobra, proszę Państwa, 45. Odpykana. Działamy dalej. Ciśniemy. Ciężko mi jest powiedzieć, ile tam zostało kilometrów. Jeszcze się nawigacja tutaj nie odpaliła. Żeby Wam tutaj mniej więcej powiedzieć, co i jak. A fotoradar stoi. Stoi i robi zdjęcia. Nie każdemu przydatne. Oj, takie pamiątki są najgorsze. O, tu się zresetowała nawigacja, trzeba ją zaraz ustawić. Ale to spokojnie. Na razie to 2. Pewnie ze 200 parę kilometrów prosto. Dobra, nawigacja ustawiona na dobre tory, 619 do celu. W Tahoe 429. Później moglibyśmy pójść jeszcze na dychę, ale chyba tego nie będziemy robić. Wyjadę to i parkuję. Nie da się ukryć, że dzień się powoli kończy. Jednak nie dla nas, bo jeszcze 2:33. Spokojnie. Odpalam się w ramach aktualizacji. Już zachód słońca. No niestety. Tak się stało, jest godzina 18:46. Wyobrażacie sobie? 18:40, no już 7. Jakie czasy nadchodzą? Wiecie doskonale, stali widzowie, dawni widzowie, widzowie, którzy jeżdżą ze mną od kilku lat, wiedzą doskonale. Nienawidzę tego okresu. Po prostu go nienawidzę. Jak się szybko robi ciemno, jest chujowa pogoda. Jest tak, jak jest teraz. No nie lubię tego. Dlatego też no nie jestem w stanie Was rozweselić w żaden możliwy sposób, ale mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że plan na dzisiaj jest taki, żeby wyjechać jak najwięcej tego czasu, który tutaj został, nie robić pauzy kolejne 45, tylko już 9 godzin pauzy i dolecieć sobie wtedy do portu. Dlaczego tak? No bo nie inaczej. Nie, słuchajcie, jest 450 km do portu. Chcę wyjechać tak, taką bezpieczną odległość, czyli jakieś powiedzmy 150 km to będzie dla mnie taka wystarczająca ilość, żeby na jutro zostało tyle kilometrów, żebym spokojnie, nie martwić się o czas, 4,5 godziny
po wystartowaniu, po pauzie, żeby wystarczyło do tego, żeby dolecieć, już nie robić później, jutro 45. No i taki mam plan, zamysł, zarys historii, jaką widzę na jutrzejszy dzień i na jeszcze dzisiejszy, tak? Czyli zrobić jeszcze te 150, tak żeby zostało te 300, nie więcej, może być mniej, ale żeby te 300, żeby tam na jutro na spokojnie, bez pauzy, 45 minut dolecieć do portu. Taki zamysł i zobaczymy, czy to się uda zrobić. No, także pokrótce Wam objaśniłem, co w mojej głowie zaświtało, no i tak planuję to zrealizować. Tymczasem podziwiałem zachód słońca, zakończył się piękny dzień, została taka marna pogoda, bo i chwilę nawet padało, jest błoto, a życie. Zimowa pora, najgorsze co może być. A czy teraz to jest jesienna pora, ale zaraz, niebawem, jeszcze z miesiąc, dwa i zobaczycie, zleci. Jak czas do pauzy. Szło za dobrze szło, proszę Państwa. A ty co ty tam tak mi podjeżdżasz pod ten korytarz życia, chłopko mi, dobra, to i my może zrobimy jakiś taki korytarz, bo się rozpycha. No, także tak sytuacja wygląda. Godzina 44 jeszcze, 384 do celu, dobrze by było te 84 cyknąć. A tam po prostu jakiś wypadek chyba jest. No bo co innego. Raczej wypadek. To prawda, nawigacja pokazuje 287, ale parking potrzebujemy. Czekajcie, coś tu, jakiś znak jest. Za 1000 metrów, to może tutaj zostanę. No. Nawet spoko by było, 287, teraz wstanął. 35 minut w tacho, nie? To akurat 3 godzinki bym zrobił tą traskę, nie? 500 metrów i zjeżdżamy. Zobaczymy, czy będzie miejsce. No jak nie będzie miejsca, to trzeba będzie jechać dalej, ale może się uda. Zobaczymy. Zapomniałem o tym parkingu, że on tutaj jest. Cyk, cyk, cyk. Dobra, zjeżdżamy. Zobaczymy, czy będą miejsca na pozostanie na dzisiejszą noc. Podejrzewam, że będzie słabo. Jutro jest zakaz, to wiecie, wszystko stoi, nie? Dobra, tam nie ma co jechać. W prawo pojedziemy tędy. A, to jest taki mały parking. Dobra, wiem, o co chodzi. Tu raczej będzie słabo z miejscem. Dobra, co tu wykombinować? Trzeba jechać dalej. Póki jeszcze jest czas. Co tu kombinować? Minuta w tacho. Do pauzy teoretycznie 45 minut, ale nie było gdzie jej zrobić nawet. Łapię pierwszy parking, który będzie, nawet dzikus czy coś, i zjeżdżam tam normalnie, robię tą dziewiątkę. No ale wszystkie parkingi są zawalone po drodze, więc nie wiem, czy też tak nie będzie, że dojadę do granicy. Na granicy zrobię w ogóle pauzę, a jak będzie miejsce, to dziewiątkę, jak nie, to 45 i pojadę dalej. I stanę na jakimś płatnym parkingu, no i nie ma w ogóle miejsc, nie? No i dziękuję, jest już czas kierowania powyżej 4,5 godziny. Dzień dobry wszystkim. Haha, tak to wygląda. Super. Super się dzisiaj ułożyło, no ale nic. Też nie było sensu stawać wcześniej niż 300 km. A teraz jest 237, bo po drodze nie było miejsca. No nic, słuchajcie, będzie miejsce, będzie parking, będę stawał. Inaczej trzeba kombinować z czymś płatnym. Tu jest jakiś dzikus. Zjadę na niego. Może jak będzie miejsce, to zostanę. Latarnie są, więc oświetlony.
Ale czy będą miejsca? Kto to wie? Że co, że tutaj nie można stać? No ludzie stoją. Chętnie bym tu wjechał i stanął. Za nim i tyle. Niby to dla gabarytu, no przyjedzie jakiś gabaryt w nocy i wiecie co to będzie? Masakra. Kurde, ten ostatnie miejsce zajumał. Dobra, jak stoisz, to stój. My pojedziemy dalej. Może coś dalej będzie. Ale postawali, masakra. Masakra. Słabo to wygląda. Tu za dupami nie można, bo tu jest wyjazd. O, tam na osobówkach są miejsca. Ale tutaj też są wolne. Tutaj za dupami można stanąć. A co? No dobra. Czyli dzisiaj nocka na dziku. I tak to jest, kurde. Wiecie, co jest najgorsze? Że będę spał tak, że będę miał nogi wyżej niż głowę, bo tu jest tak parking ułożony. Oj, niedobrze, niedobrze. Chyba, że najadę tu na krawężnik. Nie, no szkoda. No i dobra. Tam się za mną jeszcze chyba z jeden zmieści. Na 100%. Dobra, zostaję tutaj. W tacho przekroczony czas. 6 minut. Jazdy. Okej. Okay. Pisz kierowcy, ten kraj zakończenia. Niemcy. No i zostaje tutaj. Jest 232 km do portu. No i co? 9 godzin pauzy. Jest 21:26. I rano. Ogień na tłuki. Czyli o 9 wystartuje. No kurde. Nie, jakie 9, co ja gadam. No może się wyrobię, zobaczymy. Dobra, będzie dobrze.